Witam na kolejnej wyprawie. Jak widać, pogoda dopisuje, jest trochę zimno, nie widać tego, ale przebija się słońce, także warto było wyjść. I pokręcę się tu chwilę wzdłuż starej drogi i zobaczymy, czy ziemia coś odda za te wszystkie śmieci wyzbierane. Widzimy się przy pierwszym ciekawszym dołku. Matko bosko, co to się stanęło? Ale sypie. Sypie nieźle. Jakimś gradem, a nie śniegiem. A tu pierwszy kapsel. Do następnego. Kolejna łuska. Tak jest. Zostaję tutaj. Dobra, wypadło coś na 32 na zrywkę. Jest to. Pewnie zrywka, ale już się poświęcę. Tak jest. Do następnego. Kolejny jakiś skrzeczący sygnał. Co tym razem? Tu nic nie ma. Trzy dni później i chyba jest coś naprawdę fajnego. Nie wiem, czy jest światło przez to słońce. Przez ten śnieg odbija się światło, nic nie widać. Ale chyba mamy jakąś petardę. Ale jak widzieliście, szukałem tego trochę. Ale nie ma co odpuszczać. Trzeba szukać. Teraz wyjdę gdzieś trochę do światła, przeczyszczę i wam pokażę to na zbliżeniu. Guzik wypadł, petarda WZ17. Niestety, jak widać, jest trochę zniszczony. 14 mm, ten taki, którego nie mam, także jest pięknie. W domu go trochę obczyszczę i coś powiem więcej na podsumowaniu, no ale piękne. Takiego na pewno jeszcze nie mam. Lecimy dalej, jest dobrze. Cały czas koło tego guzika. Dupka od myśliwskiej. Nie, dupka od myśliwskiej. Coś od czegoś. Tam był guzik, łuska, jakaś blaszka, a tu mamy kolejną blaszkę. No i zaraz zobaczymy, co to jest, bo są na niej jakieś numery. Także spróbuję trochę doczyścić, doprostować i zaraz wracam. Będzie to raczej coś z PRL-u. 11.85, takie możliwe, że listopad 85 rok. I te logo coś mi mówi, znam je skądś. Coś więcej powiem na podsumowaniu, jeżeli to będzie ciekawe. Na razie. Co tym razem? Na pewno kamień. Wielki guzik, Ludowe Wojsko Polskie zapewne.
Niestety tak. Słoneczko zaświeciło pięknie. No niestety, bez korony. Jak widać, trochę klimat nam się zmienił. Także nie wiem, czy nie będę musiał się ewakuować i wrócić jutro. W sumie tak się robi ciemno. Taki miałem zamiar. Do następnego dołka. Coś tu było. Tylko czubek. Lecimy dalej. Jak widać, słońce nisko. Zmierzam do domu. Jak mi się jutro uda, to przyjadę, to jedynie dograć. I zobaczymy, co z tego będzie. Do następnego. Siemanko. Kolejny dzień. Oczekiwań specjalnych nie ma. Śnieg też jakoś specjalnie nie spadł. Niestety przyszedł mróz. Idę dalej szukać ten piasek. Łyk kawy i lecimy. Jest moc. Próba. Jeszcze sobie głośność włączę. Pierwszy polmos dzisiaj. Polmos tak głęboko. I mamy na start guzik. Chwila prawdy. Pordzewiały trochę. Dobra, na pewno nie jest to PRL. Ludowe Wojsko odpada, już widzę po tyle, także jest piękny strzał. Kurczę, jest korona, pięknie. Także warto było wyjść. Z minus 6 nie chciało mi się za bardzo przychodzić. Ale jak na strzał dostaję taki guzik. Kanał będzie się nazywał JMS Pan Guzik. Tu monet w ogóle nie znajduję. Jest petarda. Kolejny WZ28, jest dobrze, lecimy dalej. Do następnego. Bardzo słaby sygnał, ale się poprawia. O właśnie. Co tym razem? Jakiś odłamek, czy co to? Tym razem, patrzcie na to, kolejny guzik, sygnał skrzeszący 70, 30 coś, 68, nie chciałem tego podejmować, jak widać rozkopałem to, ale strzał, niestety zniszczony, patrzcie to, tam był W28, tu mamy W19. A tam jak daleko będzie widać, stoi moja trytka. Dopiero przyjechałem, także zdążyłem tą drogą dojść. Tu wykopałem 28 i tu WZ19. Także będą na święta prezenty. Ziemia oddaje, jest dobrze, lecimy dalej. Do następnego. Gdzie ty jesteś?
Jakiś pierścień rozerwany, został z niego prosty drut. Do następnego. Dobra, gdzieś tu były sygnały namierzone. Twardo. A, pięknie. Patrzcie, taki dziadowski sygnał. 70, 78, nawet 90. I wypadł taki piękny guzik. Czy nie wiem, czy piękny się okaże. Nie wygląda mi na PRL. Odwrócę się do słońca i go rozpakowujemy. Uwaga. Także dzisiaj dzień guzikowy na święta będzie pięknie. Oż ty. Niestety bez korony. Tym razem Ludowe Wojsko Polskie. Ładny, duży guzik. Niestety bez korony. Lecimy dalej. Kolejny sygnał. Czyżby jakaś moneta? Tak jest. Niestety widzę, że to już współczesne będzie. 5 groszy, 91 rok, pozdrawiamy i lecimy dalej. Polmos? A, nie, Polmos. Kolejna butelka, lecimy dalej. Jest. A, guzik kolejny. Tylko karesoniak. A guzik to guzik. O, co to za śmieci. Nie wiem co to. Coś od czegoś. Pokrętło prawdopodobnie od zaworu. Chociaż nie jestem pewien. Aż naprawdę teraz. Kolejny guzik. Niestety tylko kalesoniak. Na dziś to już będzie wszystko. Coś tam wypadło na święta, także zawijam się do domu. Jak zwykle co? Pełno butelek. Butelki, puszki, najgorsze, śmierdzące folie i odzież wierzchniego krycia, najgorsze rzeczy, których nie lubię na tych wykopkach. Witam na świątecznym podsumowaniu, a zarazem ostatnim w tym roku. Dziś z bomb w lewym górnym narożniku. Standardowo łuski, zrywki, kapsle, jakieś kawałki blachy, zakopane śmieci PRL-u, nic poza tym. Następnie drobnica. Nic ciekawego, standardowo łuski od szrapnela, jakieś blaszki, małe kawałki, jakaś blaszka od kluczy, nic specjalnego. To jest tylko tabliczka znamionowa od zacisku hamulcowego pociągu. 85 rok, PRL. Następnie ta część. Znalazłem ją zmiażdżoną, wyprostowałem. Okazało się, że jest to kolejna część granatu trzonkowego M24. Tym razem ostatnia część, która była zaciśnięta na trzonku. Następnie zakładało się tą zaślepkę. Tylko trzonka brakuje. Ten kawałek złomu to jednak koło pasowe, a nie jakieś pokrętło od zaworu. Bardzo małe, 65 mm, 62 może. Jedyne co na nim jest napisane, to jest litera M. Wydaje mi się, że może być starsze, przed pierwszej wojny światowej. I na koniec zostały nam guziki, dwa jakieś kalesoniaki, 5 groszy współczesne. Dwa razy Ludowe Wojsko Polskie, ten z prawej całkiem nieźle wygląda.
jest zupełnie inny niż wszystkie, które znalazłem wcześniej. Następnie do tej kolekcji dołącza WZ28. Jest korona, jest elegancko. Niestety jest nieopisany. Zaraz po nim melduje się WZ19. Zachował się w całości. Na sam koniec WZ17. Niestety jest wykonany z cynku. Jest jak jest. No ale pierwsza wojna światowa. Jest elegancko. Monet niestety tutaj nie ma. Ale jak widać, tu biegali żołnierze, a nie kupcy weneccy. Jeżeli chodzi o mnie, to świetne prezenty na święta. Pamiątki po żołnierzach. Jeden guzik z czasów, zanim odzyskaliśmy niepodległość. Jeden z czasów zaraz po odzyskaniu niepodległości. Ostatni guzik z koroną, zanim zaatakowali nas zachodni sąsiedzi. I guziki czasu PRL. Na dziś to już wszystko. Jak się podobało, zostawcie ślad po sobie. Widzimy się w styczniu. Do siego roku.